To jest CMR-ka. Druk CMR-ki. Czyli list przewozowy dołączany do ładunku w miejscu załadowania towaru. Z takim wzorem właśnie CMR-ki będziemy się spotykać najczęściej w pracy kierowcy. To jest najczęściej spotykany wzór dokumentu CMR. Tak jak mówiłem wcześniej, przyjeżdżając na miejsce załadunku i ładując towar, powinniśmy dostać taki dokument. A jeśli go nie dostaniemy, to powinniśmy mieć swój, czyste wzory takie i wypełnić samemu poprawnie. To może pokażę, jak właśnie wypełnić prawidłowo CMR-kę. CMR-ka składa się przynajmniej z 3 egzemplarzy. Moja ma akurat 5. Pierwszy egzemplarz jest dla nadawcy. Drugi egzemplarz jest dla odbiorcy towaru, czyli na rozładunku. I trzeci egzemplarz jest dla przewoźnika, czyli dla mnie, dla firmy transportowej, dla kierowcy. No, dla przewoźnika. No, mam akurat 5, tak jak mówiłem, czyli mam 3 dla siebie, 3 dla przewoźnika. Pisząc na pierwszej stronie, na pozostałych się odbija, bo to jest kalka. To co? Zaczniemy może. CMR-ka jest podzielona na takie rubryki. I tutaj od 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do 24. I po kolei zaczniemy może od tej lewej strony. Przejdziemy stąd do dołu. A potem weźmiemy tą prawą stronę i też do dołu. Pierwsza rubryka, w pierwszej rubryce wpisujemy miejsce załadunku, czyli nadawcę towaru. Załóżmy, że przyjechaliśmy do firmy w Przemyślu. Firma nazywała się Delta. Delta. Na ulicy Krakowskiej. 10 Przemyśl, kod pocztowy Przemyśla, nie wiem, 1, 2, nie, 0, 1, 2, 2 chyba. Dobra, to 2, 3, 4, 5, 6. Pierwsza rubryka, nadawca. Druga rubryka, odbiorca. Piszemy, załadowaliśmy w Delcie w Przemyślu do firmy Kopman w Brukseli. Kopman na ulicy Kanal Strat 1, Bruksela. Załóżmy kod pocztowy Belgia 2000. W Belgii są 4-cyfrowe kody, tak samo jak w Holandii. Mamy pierwszą i drugą. Nadawca, odbiorca. Trzecie. Miejsce dostawy towaru. Miejsce livration. Może się tak zdarzyć, że dostaniemy CMR-kę na załadunku. I będzie wypisana już ta CMR-ka. I w drugiej rubryce będzie inny adres niż w trzeciej. Czasami może się zdarzyć, że w rubryce drugiej jest podany zamawiający. A zamawiającym towar niekoniecznie może być odbiorca. Zamawiający towar może znajdować się w zupełnie innej części kraju i możemy pojechać w złe miejsce.
czyli w trzeciej rubryce, tu w przypadku, gdyby my wypisujemy, to wpiszemy sobie od razu miejsce dostawy, czyli Belgia. Kod pocztowy 2000. Ale gdybyśmy mieli taką sytuację, to najlepiej zadzwonić sobie do spedytora czy tam dyspozytora i upewnić się, gdzie mamy, w które miejsce jechać, żeby nie było wtopy, żeby nie pojechać w inne miejsce. Rubryka czwarta. Miejsce załadowania. Czyli załadowaliśmy w Przemyślu data i miejsce. Załóżmy, że to było 15 lipca 2013 roku. Przemyśl.pl. Kod pocztowy 23234 56. Dobra. Rubryka piąta. Dokumenty załączone. Konwencja CMR mówi, że list przewozowy może zawierać spis dokumentów załączonych, ale nie musi, więc sobie darujemy to pole. Rubryka 6, 7, 8 i 9 połączone są wszystkie w jednym. Tu można sobie podzielić, bo tu jest podane, w jakim postaci jest towar, czyli przykładowo czy to są europalety, czy to są kartony, czy to są jakieś big bagi, czy to są jakieś rolki, to tutaj wpisujemy właśnie. Załóżmy, że w Przemyślu załadowaliśmy 20 palet papieru. 20 palet papieru. Proste. Nic więcej. Numer statystyczny w rubryce 10. Można podawać. Każda paleta ma swój numer. Jest przyklejona do niej taka naklejka i tam są numery statystyczne tych palet. Można wpisać, ale wystarczy, że tutaj w 11 rubryce piszemy wagę towaru. To jest jednak wymagane pole. Papier jest ciężki, więc 20 palet ważyło 20 tysięcy kilogramów, czyli 20 ton. W rubryce 12 mamy objętość towaru. Bardzo często się zdarza właśnie, że podawana jest objętość towaru przy takich ładunkach, które dużo zajmują miejsca. I wtedy podaje się właśnie też objętość towaru. W przypadku zbiorowych ładunków też często jest podana objętość towaru, bo wtedy łatwiej jest, że tak powiem, skompletować pełną naczepę i wygospodarować miejsce na inny towar. Dobra. Rubryka 13. Referencje. Referencje to są numery załadunków. Dostajemy od SMS-a z biura, tam ze spedycji czy od dyspozytora, z miejscem załadunku, gdzie mamy jechać na załadunek, i dostajemy numer załadunku. To jest właśnie referencja. Często on ma 10 cyfr nawet, więc załóżmy, że nasz numer referencyjny to był 98765 4321. No, tyle cyferek miał. Dobra. W rubryce 13, tu mam akurat już wydrukowane gotowe takie, ale w rubryce 13 również bardzo często jest wydrukowane, są takie okienka i wpisujemy czas rozładunku i czas załadunku. To jest bardzo ważne, aby wpisywać właśnie czasy rozładunku i czasy załadunku. I piszemy czas po prostu, po polsku, załadunku. To był 15.07 i przyjechaliśmy na załadunek o godzinie 13 i ładowaliśmy się do 18, czyli ładowaliśmy się aż 5 godzin. Piszemy, przyjeżdżamy na rozładunek, wpisujemy czas o rozładunku. Przyjechaliśmy przykładowo 17, dwa dni później, i przyjechaliśmy na 11 godzinę rano. Dobrze. Po co wpisywanie czasu rozładunku, załadunku jest ważne? Dlaczego? Przyjechaliśmy do Brukseli na 11 godzinę, ale mieliśmy być na 8 rano. Jesteśmy spóźnieni 3 godziny. Ale w Przemyślu ładowaliśmy się 5 godzin.
i mamy to wpisane w CMR. Wtedy przykładowo, gdy klient ma jakieś roszczenia wobec firmy przewozowej za spóźnienie, rzekome spóźnienie, wtedy ktoś, kto zajmuje się rozliczeniem pomiędzy klientami, rozliczeniem tych wszystkich dokumentów, wskazuje, że na załadunku kierowca spędził 5 godzin, a w kontrakcie, czy tam w zleceniu, było napisane, że ma się podstawić na 13, czyli zgodnie z tym terminem, którym się tu podstawił, i powinien się ładować 2 godziny, a nie 5. I dlatego mamy spóźnienia 3 godziny. I możemy, że tak powiem, negocjować. Czas rozładunku 11, przybyliśmy na 11, śpieszyło się im, bo towar spóźniony, więc rozładowali szybko i do 12. Mamy wpisane czas rozładunku, czas załadunku. Tutaj. Dlaczego jeszcze czas rozładunku, czas załadunku możecie przydać? Przykładowo przyjechaliśmy na załadunek i mamy już 11 godzin pracy. Przyjechaliśmy, zameldowaliśmy się, czekamy 2 godziny, mamy już 13 godzin pracy. Kazali nam się podstawić pod rampę. Stoimy pod rampą, opuścili nam rampę na naczepę i dalej czekamy. Mija 14 godzin pracy, a my dalej stoimy. Załóżmy, założyli tam trochu tego towaru i stoimy dalej. Mija nasz dozwolony czas pracy, czyli 15 godzin, a my nadal jesteśmy załadowani. Część towaru już jest załadowana. Odjechać sobie nie możemy. Co wtedy zrobić? No, nie ma co panikować, nie ma co się denerwować, latać, skakać, dzwonić, wydzwaniać, wyzywać kogoś czy coś w tym stylu. Po prostu trzeba pobrać towar i po załadunku zrobić wydruk z przedłużenia tego czasu pracy, który nam się przedłużył, i zrobić sobie kopię właśnie tej CMR-ki, albo posiadać ze sobą tą CMR-kę, jeśli ją wozimy ze sobą, jeśli jej nie zdaliśmy w firmie. W przypadku właśnie posiadania wydruku i tej kopii CMR, gdy będziemy mieli kontrol drogową, czy tam policji, czy inspekcji transportu, obojętnie jakiego tam kraju, gdy pokażemy wydruk i wytłumaczymy tam w jakikolwiek sposób, kto tam potrafi, że przyjechaliśmy i to nie jest nasza wina, że tam spędziliśmy 5 godzin, to możemy uniknąć całkowicie kary albo ją bardzo zmniejszyć. Także warto wpisać sobie tutaj te czasy załadunku. Kary za niepobranie ładunku są bardzo duże, więc każdemu przedsiębiorcy bardziej na rękę jest zapłacić 200 euro mandatu za przedłużony czas pracy kierowcy, niż nie pobrać ładunku. Bo czysta kalkulacja go do tego przekona. Jedziemy dalej. Rubryka 14, szczerze mówiąc, nie rozszyfrowałem jej. Nie wiem, co tu pisze, więc sobie ją daruję. Rubryka niżej, czyli ta nad tymi ostatnimi już rubrykami tu na dole. Zawsze ta rubryka jest do wpisania miejsca wystawienia tego dokumentu, czyli tej CMR-ki. Więc wystawiliśmy ją w miejscu załadunku, czyli w Przemyślu. Kiedy ją wystawiliśmy? 15.07.2013. Uj, ale gościu jechał. Jaki? Gościu jechał na motorze. I duży. A motorek taki malutki. Dobra. Rubryka 22. Zarezerwowana również dla nadawcy, czyli to samo co w pierwszej rubryce. Delta. Przemyśl. To można podbić pieczątkę, ponieważ konwencja CMR dopuszcza podbijanie pieczątek, więc można podbić sobie śmiało na samym początku
poprosić o pieczątkę w miejscu załadunku tutaj i tutaj. Oczywiście pieczątka nie powoduje przebijania, więc trzeba ją pamiętać, żeby podbić ją na każdej stronie po kolei w tym samym miejscu. Ale to i tak łatwiej niż wypisywać. Także chlastamy pieczątkę tu i tu. Jedziemy tu, na tą stronę przenosimy się. Tu mamy w rogu taką małą rubryczkę. Kod transporter, czyli każda firma transportowa chcąca wykonywać przewóz drogowy musi posiadać licencję. A licencja, każda licencja ma swój osobny numer. Zanim wyjedziemy w trasę, musimy mieć ten dokument ze sobą, tak samo jak i prawo jazdy, czy dowód rejestracyjny, czy ubezpieczenie. Tak samo ważny, jak nieważniejszy. I tam jest na środku taki numer, wpisujemy go tutaj. Załóżmy te 1, 2, 3, 4, 5, 6, załóżmy. No, dobra. Rubryka 16. To jest bardzo ważna rubryka, 16 i 17. Bardzo ważna rubryka. Tam należy wpisać, tu w tej rubryce należy wpisać nazwę, pełną nazwę i adres firmy transportowej, w której pracujemy. A dokładnie firmy transportowej, którą mamy licencję. Czyli spisujemy to, co tam w licencji pisze. Załóżmy, że firma nazywa się Transport Good. I znajduje się na ulicy Borowskiej 8 w Warszawie. Warszawa. Kod pocztowy Warszawy to 0 bodajże, nie? Czyli 00123. Poniżej jest rubryka 17. To jest rubryka dla następnego przewoźnika. Może się zdarzyć tak, że zapniemy na przykład naczepę w porcie. Zapniemy naczepę w porcie, dokumenty będą na naczepie, czy tam w schowku w naczepie. Otworzymy. CMR-ka będzie wypisana i tu będzie to pole zajęte. Więc wpisujemy tutaj niżej swoją nazwę firmy i numer rejestracyjny, czyli tam WPR 1, 2, 3 i naczepy WPR 3, 4, 5. Wypisanie w tej rubryce nazwy firmy transportowej jest bardzo ważne, ponieważ za to można dostać nawet 800 euro mandatu, także mieć a nie mieć 800 euro to chyba jest różnica. Rubryka 18. Rubryka 18 jest zarezerwowana dla zastrzeżeń przewoźnika. Ja tu mam akurat podrukowane takie okienka, to oznaczają, że towar uszkodzony, czy tam zamoczony i tylko zaznaczam. Ale w tej rubryce wpisujemy to, co nam się nie podoba. I załóżmy, że w Delcie, w Przemyślu z tych 20 palet papieru jedna paleta jest uszkodzona. Nie podoba nam się ta jedna paleta. Jest uszkodzone opakowanie i tam towar. Nie podoba nam się to. Piszemy. Jedna paleta towaru uszkodzona. Możemy wpisać numer też tej palety, która jest uszkodzona. Przykładowo towar jest, jedna paleta jest zamoczona. Piszemy. Jedna paleta towaru zamoczona. Albo jest bardzo dużo towaru. Mnóstwo pudełek, jakiegoś wszystkiego. No. Nie możemy policzyć tego. Piszemy. Brak możliwości policzenia towaru. Albo może się zdarzyć tak, że kierowca nie zostanie wpuszczony na magazyn. Więc też nie możemy policzyć towaru. Piszemy. Kierowca nieobecny przy załadunku. Brak możliwości policzenia towaru. Wszystko, co wpiszemy w tą rubrykę, jest ważne. Dlaczego? Konwencja CMR mówi, że
wszelkie uwagi przewoźnika co do stanu i ilości towaru muszą być przyjęte przez nadawcę. A kiedy zostaną przyjęte przez nadawcę? Kiedy, tak jak teraz, na tej pierwszej stronie, która przeznaczona jest dla nadawcy, napiszemy to, co nam nie pasuje. Tu się podpiszemy, on się podpisze tu. Otargamy mu tą kartkę, damy mu ją i wtedy on przyjmuje nasze uwagi. I w momencie, gdy przykładowo przyjeżdżamy do Belgii, do firmy Kopman i Kopman ma pretensje do nas, jako do przewoźnika, że jest jedna paleta towaru uszkodzona i zgłasza to przewoźnikowi, czyli naszej firmie, naszemu szefowi, zgłasza to, że jest jeden towar uszkodzony. Wtedy ktoś, kto zajmuje się właśnie w firmie rozliczeniem pomiędzy klientami, prosi o przesłanie nadawcy tej pierwszej części, a on przesyła mu właśnie tą pierwszą kopię z naszym wpisem, że jedna paleta towaru została uszkodzona, czyli w momencie załadowania już była uszkodzona i jest wszystko jasne, do kogo Kopman musi dzwonić i załatwiać tą sprawę. Piszemy jak umiemy. W jakim języku umiemy, takim piszemy. Wszystko jest ważne. Dobra, tutaj rubryka, tą też nie musimy, ominiemy sobie ją. 20 też. Tutaj w środkowej piszemy swoją nazwę firmy. O, coś tu, kurczę, mi ten długopis. Już nie pierwszy raz. No, i co? Nie dokończę? No, widzisz. Nie dokończę. Dobra. Podpisujemy się. Jakąś tam faję strzelamy. Dobrze, żeby ten nadawca się tutaj też jakiegoś tam węża swojego rypnął. I gotowe. No. Odrywamy oczywiście tą pierwszą część, bo to jest dla nadawcy. No. To mu dajemy, a z tymi jedziemy, z tymi pozostałymi kopiami jedziemy sobie na rozładunek. Tak to mniej więcej wygląda.